tutaj, o, nie może nam to tutaj tak chodzić. Nawet słychać to, że tutaj nam klepie. No i wiadomo, wtedy trzeba tam od środka, między to łożysko a ten wałek, podkładkę dołożyć. Ja mam jeszcze jedną taką cienką. To akurat powinno wystarczyć. Tutaj sobie dorobiłem taką podkładkę z półtorówki blaszki. Generalnie to wszystkie sobie dorabiam, no bo nie mam czasu ich tam zamówić, długo by psiły, a tak 5-10 minut i mam gotową. Takie dużo wiele łatwiej się robi niż te duże. Elegancko pasuje. Ta jest akurat z półtorówki blaszki zrobiona. Tu zostały mi dwie oryginalne z tego silnika. Jedną idzie tu pod kopkę, no bo tu, o, na wysokość trybów od tej strony jest wszystko elegancko. Tu jest tylko ta jedna oryginalna podkładka. O, tutaj musi to wejść. No i teraz z tą półtorówką podkładką sobie sprawdzimy, jak tutaj będzie dalej z tym luzem. W moim przypadku trzeba było dać tutaj tą oryginalną podkładkę, tutaj podkładkę 1, tak, ona miała milimetr, tutaj mamy 0,3 podkładkę, żeby tutaj nam ta choinka cała się nie ruszała w karterach, no i tutaj ta nasza 1,5 mm podkładka i tutaj, jak się przyjrzycie, to między to zabezpieczenie, co tutaj jest, a ten trybek jest podłożona podkładka taka, o, 0,7 mm i między to zabezpieczenie a łożysko jest również ta podkładka, żeby ten wałek cały mi się tak przesunął i ten tryb tutaj od przesuwka od tego pierwszego biegu z trybem pierwszego biegu zazębiała mi się o tak. Praktycznie jest to po całości, bo jak ona dojdzie do zera, to jest tak, a u mnie jest o tak, a wcześniej było o tak. I dodatkowo jeszcze tutaj ten wałek, tutaj go lekko podszlifowałem szlifierką, nawet widać tu lekko, ale to tam nie koliduje, żeby tutaj tryb trzeciego biegu mi się również elegancko zazębiał. No, zaraz wam pokażę na skrzyni. Przy tym wałku jeszcze trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że jak damy tu naszą zębatkę, to i przykręcimy ją, to wszystko nam przesunie nasze łożysko do tego. Ja to wcześniej sprawdzałem, miałem założone tą zębatkę i nawet mimo tego, że to było dosunięte do całego końca, to ten nasz dystans był odpowiedni i to tutaj nam się również elegancko kręciło. No, tutaj ta choinka zdystansowana też jest, to żeby nam nie latała między karterami, tam od spodu była ta podkładka. No i dzięki niej tutaj ten wałeczek nam troszeczkę jeszcze bardziej odszedł w tą stronę. No i te zęby tutaj się praktycznie idealnie pokrywają. Tu i tak one są tutaj tak lekko sfazowane, więc zbytnio i tak one tutaj nie ciągną. No a tutaj już elegancko resztą całą całością idzie. Tu od spodu tak samo są elegancko zlicowane przez tą podkładkę od spodu i tutaj to między tym łożyskiem a tym zabezpieczeniem. Na te dwa tutaj nic nie poradzę, no bo to już jest fabrycznie zepsute. Powinno być tutaj mniej tego nadlane, żeby niżej nam zszedł. No i tak nam to chodzi. No ale już fabryki nie będę poprawiał, no bo trzeba było jakiegoś tokarza, co by mi nowy ten tryb dotoczył. A to już tam według tego chodziło tyle lat, to pewnie też teraz będzie. Dzięki temu, że ten wałek jest tutaj tam, o, podszlifowany, elegancko mi się to tutaj zazębia praktycznie po całości. Trójka praktycznie nigdy nie wyskakiwała w tych silnikach, więc teraz też nie ma prawa. Teraz wbijamy sobie dwójkę. O, mamy dwójkę prawie. Tutaj na zęby nie naszło. O.
Teraz mamy naszą dwójkę. No i patrząc tutaj, trzeba najlepiej sobie ustawić to tak już. Mamy rozpołowione, tutaj tylko naszą kreskę jakąś zrobić, żeby było widać gdzie. No i chodzi o to, żeby tutaj mamy na tym wałku choince. Tutaj mamy dwa te takie kawałki z ząbkami, no i jeden wchodzi tutaj, rządek, a drugi tu od środka. No i chodzi o to, żeby tutaj było to praktycznie na równo, bo siła, która działa tutaj, że nam się to kręci, zawsze wypycha nam go tutaj. No i wiadomo, zawsze jakiś luz tu czy na automacie jest. No i nam to wypycha tak. No i nawet jak nam się wypchnie, to musi być tutaj elegancko na równo. No bo inaczej nam się końcówki tych zębów, tak jak widać, o, wyrabiają. No i zaczyna nam zaraz wypadać ten bieg. No i najlepiej sobie od dwójki właśnie to ustawić. No i teraz bierzemy luz. Na luzie wiadomo, wszystko nam się elegancko kręci, prócz tego wałka. No tutaj trochę opornie, bo nie mamy tutaj zamocowania z tej strony. No i teraz jedynka. O, mamy jedynkę. I najważniejsze jest to w jedynce, bo też nie ona tylko zawsze wyskakuje nam, żeby ten tryb tutaj, który nam się to przesuwa, tutaj licowo nam się praktycznie z tym na równo, bo on minimalnie tam głębiej tylko wchodzi i wtedy już mamy elegancko to zrobione, że nie powinnam to wypadać ten bieg. A jedynka to była bolączka tych silników. Teraz na tym wałku nie ma nic praktycznie luzu, ale elegancko się kręci. Na tym od kopki tak samo, ale też fajnie się tutaj kręci. Także skrzynia była gotowa. Teraz wiadomo, trzeba rozebrać to, no jeszcze doczyścić. Ja skręcam tylko na tych dwóch śrubach, no bo tutaj jest głównie chodzi o ten wałek tu i o ten. No tutaj kartery dolegają. No i tak przyjdzie uszczelka, więc to wszystko lekko nam się pójdzie do góry. No ale jak to mamy tak dobrze, to będzie dobrze. No bo jakby ten wałek nam się za ciasno obracał, to by mogło być czasami tak, że na mimo tej uszczelki to było za ciasno. No i skrzynia by nam nie chodziła tak jak powinno.